pedofilii. Projekt pomoże uchronić polskie dzieci przed deprawacją i molestowaniem przez strony tzw. żydowskich seksualnych. Edukacja seksualna ma być wykorzystana do realizacji zdrowia, obejmującego 4-letnich dzieci masturbacją, 6-letnich dzieci stosowania antykoncepcji, 9-letnich dzieci według tych wytycznych mają już prowadzić życie seksualne i skutecznie stosować antykoncepcję. Naszym zdaniem są to działania o charakterze czysto pedofilii. Nasz projekt pomoże uchronić polskie dzieci przed dewiantami, którzy chcą molestować polskie dzieci. Homoseksualiści są bardzo silnie powiązani z lobby pedofilskim. Homoseksualiści stanowią 1% społeczeństwa, odpowiadają za 30 do 40% aktów pedofilskich. Organizacje LGBT bardzo często są przykrywką dla działalności zorganizowanych grup przestępczych kierowanych przez pedofilów, którzy pod przykrywką tolerancji, edukacji seksualnej, spotkań z dziećmi chcą mieć do nich nieograniczony dostęp. Nasz projekt pomoże uchronić polskie dzieci przed zagrożeniami płynącymi ze strony zboczeńców. Proszę pana, to się nagrywa w tej chwili. Dobrze. Czy ja mogę to umieścić na YouTube, żeby mieć tu wszelkie prawa free? Oczywiście, tak, tak, jasne. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję nawzajem. Zapraszam do podsumowania. Sorry, mam pytanie w sumie. Co ma tęcza do pedofilii? Najlepsze miejsce są organizacje LGBT działają na rynku, na Stanach Zjednoczonych, gdzie funkcjonuje organizacja NAMPLA, bardzo wielu działaczy Nasz projekt pomoże skutecznie uchronić polskie dzieci przed deprawacją, molestowaniem ze strony tzw. edukatorów seksualnych. Edukatorzy seksualni chcą uczyć polskie dzieci w wieku 4 lat masturbacji, w wieku 6 lat stosowania antykoncepcji. Naszym zdaniem są to działania o charakterze czysto pedofilskim, służące wyłącznie zboczeńcom. Nasz projekt pomoże skutecznie uchronić polskie dzieci przed demoralizacją i molestowaniem ze strony tzw. edukatorów seksualnych. Dobra, będę molestować swoje dziecko. Ja wolę dziewczynę czytać. Żenada, ale ja chcę zdjęcie. Jezus, no ja chcę zdjęcie, błagam. Tym razem ja chcę zdjęcie na tego baneru. Bo ja poduję, no nie? No także najwyraźniej to nie będzie coś fajne. Zbieranie podpisy pod inicjatywą ustawodawczą chcemy zablokować wprowadzenie w Polsce standardów edukacyjnych KO, które między innymi promują, zachęcają do tego, żeby dzieci nie uczyć poniżej wieku 4 lat masturbacji, 6 lat samokoncepcji, 9 lat udziału w seksualnej na przykład, tak? To znaczy imię, nazwisko, adres, PESEL, tak, inicjatywa ustawodawcza. Ale to jak to no zapraszam. A widziałeś w Koperniku robota? No. Zapraszamy do poparcia obywatelskiego projektu ustawy Stop Pedofilii. Nasz projekt pomoże uchronić polskie dzieci przed zboczeńcami, którzy pod pretekstem edukacji seksualnej chcą uczyć 4-latki masturbacji, 6-latki stosowania antykoncepcji, 9-latki mają tą antykoncepcję już skutecznie stosować w życiu. Są to działania o charakterze pedofilskim, którym się przeciwstawiamy. Nasz projekt ustawy o zmianie kodeksu karnego pomoże skutecznie uchronić polskie dzieci przed zboczeńcami. Zapraszamy do podpisu. Zapraszamy do podpisu. Zapraszamy. Zapraszamy. Ale to już nie moje dzieci, to już tam. Ale i tak nie pani obroni. No nic, dobrze. No to nie dla dzieci. No nie, ten jest rano.